pezierą, cytą. I wiecie, jakie to seli, jakie jadła były 100 roków temu na Orawie? A syczko to paradnie spisał jeno styrcła z Podwilka. Pierwszy japatykosz na Orawie. Wyuczony w peście, strasznie mądry człowiek. Napisał on z księdzem Mahajem i Matonogim pierwszą książkę po orawsku. Robił zdjęcia, jak się ludzie wtedy ubierali, skąd my są, skąd my się wzięli. I dzięki temu wiemy, jako nasze pradziady wyzierały, jako się ubierali, no i ty co jedli. No ale co my tu będziemy telo sprawiać o tym, kiedy mieli gwarzyć o tym jedzeniu? No i on opisał, jako to jadali, jako ważyli. No i powiem wam, opisał tu, jako się waży soplawo kapustę. A robi się to na mleku, jako by dali, my wam to sytko opedzymy i pokazymy. To jako my to już gwarzyli, chycymy się teraz za kapustę, będziemy je krązać. A jako to już opisał, to my wam cytali, słyszeliście, hej? No to jest to kapusta soplawo, u nas się na to gwarzy biało lebo na mleku. Styrcuła to opisał i teraz to uważymy. Pierwsze będę krązać. Wiecie, jako my zgwarzyli, że dzięki styrcule wiemy, jako się dawno ubierali, jakie mieli łodzienie, bo on to napocił i przez to godzisiok to zostało. Chytamy się kapusty, cofimy i te brzydkie, zielone, pierwsze liście, bo one są strasznie gorzkie. Głąbiamy, cofnęli. Cofnijmy jeszcze i te liście pierwsze. Wesadamy tu. I bierzemy się za krązanie. On napisał, że to nie musi być tak strasznie drobniutko, że to było pokrązane tak kapeckie próby. Telo nam wystarczy. Trzeba nam jeszcze kapeckie soli. I to teraz trzeba lekutko zaparzyć na wodzie. No i pod kościołem we wielki to pierwsze parzyli tę kapustę, co by nie była gorzko, co by kapkę zmiękła, a wtedy je odcedzimy i będziemy ważyć w mleku. Kapusta się nam paradnie zaparzyła. Odcedzimy, zalejemy mlekiem, co by się dali ważyła z ziołkami, z liściem. Dolejemy raniejszego słodkiego mleka. Przyprawimy, kiedy się zaważy, damy kapkę masełka i będzie gotowe.
narychtowane, paradne, takie jak trzeba. No, teraz się nam tu musi zaważyć, ale musimy to kapeckę przyprawić. Mamy tu liście do waru i angielskie ziele nam trzeba kapeckę utłuc. No i pieprz ziołowy. To sytko przyprawiamy i czekamy, co się nam zaważy. Uważyło się nam to paradnie. Na koniec damy kapeckę masełka, bo to tak tu w Lipnicy robili. Płestne, niemascone niczym, kapecka masła na koniec. Do dzisiaj to płytkością mama Krzysiula waży. Damy se teraz kapeckę rzepy na talerz. Masełko się nam rozpuściło, przymaściło kapeckę, tę płestną kapustę. No, tak to opisał styrcu a 100 roków temu, a do dzisiaj to płytkością babka Krzysiula waży, ważym ja. Myślę, że dali to będą ważyć i inni łowcy.